Hej, cześć, witam serdecznie. Dziś Wiedźmin 3 Digigon, edycja gry roku. Znajdujemy się teraz w porcie pod Kertrolde. Odnalazłem sobie miejsce, w którym funkcjonowała Yennefer. Właściwie funkcjonuje cały czas. Mamy się spotkać oczywiście z nią przed wejściem do samej twierdzy. Przebrałem się tak, jak chciała dziewczyna. Mieczy jednak nie zrzucamy, niech zostaną przy nas. Byłem się troszeczkę ogolić. Byłem również zmienić troszeczkę fryzurę. Polatałem trochę po tym pokoju. Odnalazłem tutaj dziennik Yennefer, w którym nie było nic nadzwyczajnego napisane. Ogólnie dziewczyna stara się ujarzmić Gina. Tu jeszcze mamy jakieś naturalne źródło. Książką zatrute źródło Tisa i Levis. Prócz tego megaskopy tutaj stoją ogólnie i dziewczyna wynajęła galeon, żeby przewieźć swoje łachy. I to by było na tyle. Mamy tutaj również skrzynię. Zrzuciłem pewne rzeczy z ekwipunku. Tu mamy oczywiście rzecz, która pachnie w zemi adresem, żeby nie było. Tu mamy sławnego jednorożca. Tak, wiadomo o co chodzi. No i tu są właśnie te ciuchy, o których wspominałem. Ok. I teraz naszym zadaniem jest... Z karczmarzem Jonasem powalczyłem. Sprzedałem mu pewne rzeczy i wygrałem od niego kartę Gwinta, które zrobiłem. Tutaj mamy wyjście. W takim razie dzisiaj zrobimy sobie coś niecoś z głównego wątku. Polecimy sobie w takim razie w stronę tego całego Kertrolde. Znowu pada, no tak. Tutaj jest ogólnie fryzjer, jedyny na Skellige. Przynajmniej tak sugerowała mi rozmowa z nim. Jesteś obcy. Bo oczywiście jest jakiś alchemik. Ale wolę solidny topor. Tutaj mamy dziewczynkę. No jak widać, wszystko sobie żyje własnym życiem, to jest spoko. A my sposobimy się do Yennefer, która gdzieś tam przed wejściem na nas oczekuje. Trochę sobie dziewczyna postała. W końcu my żeśmy tutaj ogarniali ten temat. Związany z różnymi zadaniami i tak dalej, i tak dalej. Ale tak musiało być. Oprócz tego poodkrywałem sobie troszeczkę znaczników. Nie powiem, że kurczę, upierdliwymi rzeczami są te latające barachła, które niszczyły moje... Mamy kupca, może coś by mu sprzedać. Witaj, chcesz coś... Pokaż mi, co masz. Pokaż mi swoje towary. Ale już mam gustowną tą kurteczkę. Okej, tutaj widać tego kupca. Obadałem. Ten tekst został już przeczytany. Czy wszystkie te mapy zostały już przeczytane? Na to wygląda. Dlatego są zaszarzone, że tak to ładnie określę. Czy coś byśmy mogli mu sprzedać? Moglibyśmy mu sprzedać na przykład to. I moglibyśmy mu sprzedać na przykład to. Resztę mamy na siebie nałożoną. Mam też... Właśnie, od razu, może już zawczasu. Mam też lepszy miecz, troszeczkę, od tego, który posiadam, wiedźmiński. Od razu go sobie wrzucimy. Zobaczymy. Ma troszeczkę lepsze obrażenia, więc oczywiście podmienimy go. Mogłem w sumie ten stary miecz zostawić w skrzyni. Czyli to był... Nie, znaczy to jest wiedźmiński, tak, tak. Wymagany poziom 21. No i oczywiście poziom nam gdzieś tam skoczył swego czasu. A tymczasem w stronę Kertrolde. Kurczę, żeby tutaj zdobyć ogólnie ten zamek, trzeba by się mocno postarać. Nilfgaard będzie miał tu problem, jak będzie robił jakiś nalot. No ale to już ich brocha, strażnicy klanu. Ciekaw jestem, może coś tutaj, jakieś grzyby, coś? A to w takich rzeczach lubią sobie grzyby funkcjonować. To jakieś tajemnicze wejście. A, tam stał jakiś strażnik. Faktycznie myślałem, że już słyszę jakieś głosy. A nic nie śpię. Okej, wychodzimy w takim razie. Most do Kertrolde. No i jest sama Yennefer. I potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Skellige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić.
W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Okej. No i tutaj oczywiście dwie opcje. Możemy wyręczyć się troszeczkę Yennefer, aby nas przedstawiła, a ewentualnie sami się przedstawimy raczej. Jestem Geralt. Wiedźmy. Birna, królowa Skellige. Cieszę się, że cię poznałam, ale musisz mi teraz wybaczyć. Obowiązki wzywają. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. No i możemy sobie oczywiście stwierdzić, że nie lubimy takich uroczystości. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. Placki ziemniaczane z cukrem to bardzo spoko sprawa. Geraldinio, nie wiesz, co tracisz. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Mam ten strażnik, jak się przysłuchiwał w ogóle. Strażnik klanu Ancrate. No dobra, mamy zaktualizowane zadanie. Tymczasem udajemy się z Yennefer w stronę stypy. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest kupami. To ma w ogóle spoko kreację. Nurtuj mnie pewna kwestia. No dajesz. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. Całe szczęście nie mam brody ogólnie. He. Nawet taki mocny, na jakiego wygląda. Dobra, impreza widać faktycznie trwa. Jest spożycie i coś się dzieje. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnivaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. No, to mi się podoba. I również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancrate. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzam. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Czyli mamy samych synów Jarlów. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceres Ancrate jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Ceres zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym synem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? No, mówiąc oględnie.
Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Dobra. Czyli od razu na dzień dobry jakiś wyścig się szykuje. Góra Gertrolde jakiś czas później. Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest 5 dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Ja tam mam z buta biec? No dobra. Pojedziemy w takim razie. Tutaj trzeba gdzieś skakać. Widzę, przeszkody się muszą zdarzyć jakiekolwiek, bo to przecież byłoby zbyt proste. Nie ma problemu. Koza mnie przyblokowała, ale kit jej w oko. Dawaj, Geraldinho. O ja, wskacz, wskacz. Okej. O kurczę, chyba tutaj troszeczkę zamuliłem. Szybciej! Myślałem, że popełniłem jakiś znaczący błąd, jednak udało się to wszystko ogarnąć. No i dobra, jakieś schody. Tup, tup, tup. Kurczę, skomplikowana ta droga. Na szczyt. Ale spokojnie powinniśmy sobie poradzić. Kolejna przeszkoda. I kolejna. Bieg przez tunel, nie ma problemu. Tutaj jest gdzieś ten pieniek, no jest, dobra. Wygrałem, ale tylko o włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypy. Chodźmy. Czyli temat ogarnięty, dziewczyna nie dała rady niestety nas dogonić. Niestety, stety, może to wiadomo. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu, kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, napijmy się! No właśnie, tutaj obiecaliśmy jakby Yennefer, że my nie będziemy spożywać, będziemy się rozkoszować jej piękną obecnością na trzeźwo, więc będziemy trzymać się tego, co obiecaliśmy. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. Okej, tutaj oczywiście cała gama dialogów. Wszyscy mówią, gdzie jest ta Yennefer tutaj. Porozmawiaj z Yennefer na osobności. Geralt, poznaj Holgera, zwanego Czarną Ręką. Birne wdowę pobrali i naszą gospodynię już poznałeś. Wdowa? Obowiązkiem wdowy jest być przy mężu. Obowiązkiem wdowy jest zadbać o królewskiego syna. Nie takie są nasze zwyczaje. Wasze zwyczaje to barbarzyństwo. Co Yennefer. No dobra, nie będziemy się tutaj specjalnie wtrącać. Przyjechaliśmy do nich, że tak powiem, w gości, więc nie będziemy im narzucać jakichś naszych tutaj zwyczajów. Mają swoje. Nie wtrącajmy się w to je. Co kraj, to obyczaj. Mówimy o paleniu kobiet, a nie o strojeniu drzewka na jule. To surowy obyczaj, ale jesteśmy w surowym kraju. Tradycja jest siłą Skellige. To ludzie ustanawiają prawa i ludzie mogą je zmieniać. Słyszałem wiele dobrego o branie. Będzie mi go brakowało. Nie byłam jego pierwszą żoną, ale to ja urodziłam mu pierworodnego i ja wyprawiłam go w ostatnią podróż. Przeżyliśmy razem wiele lat. Chodźmy. Na nas też już czas. Chodź, Svanvikr. No
trzeba wszystkich poznać, tych gości Pilna tutaj bardziej. Wstępna suka. Jeszcze do niej nie dotarło, że jej władza się skończyła. Bran umiał trzymać ją w ryzach. Uczcimy jego pamięć. Kurczę, no nie mogę pić niestety. Bran był wielkim człowiekiem. Oby następny król mu dorównał. Geralt. Tak, chodźmy. Nowy wpis w postaci. Kogo my tutaj mamy ciekawego? Stąd udalę. Druidzi, kapłanka Frey. No, okay. Twoje nie przystoi. Tak. Skelgiczyk, Holger, Czarna Ręka. No, mamy tutaj, mamy Cerys. Kapłanka Frey kolejna. Tutaj ktoś kima. He. Możemy z Cerys porozmawiać? Możemy pogadać? Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadza? Bran całe życie spędził na morzu. A jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać spór. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miód lał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Okej, czyli taki władca, można powiedzieć, typowo skeligijski. Ładował w palnik, ładował później się na jakieś łajby ewentualnie i oczywiście grabił gość. Wesołane niedźwiedzie, piwniczka Fjarla Krama są beczki z najlepszym miodem na wyspie. To i kurczę, najpierw... Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina, a to jarlowie, Donaran, Hindar i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć, tu i teraz! Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz, pizdo. W ogóle tutaj są goście troszeczkę tacy narwani. Czyli ten mu powiedział, krótko zwięzieli na temat, urwę ci głowę i nasram do szyi, tak? Dobra, weno się uspokój ty. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wyhendorze kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mierzać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Oczywiście nie dajemy się wyprowadzić z równowagi. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt. Zdaje się, że wyczerpaliśmy temat. No to kreacja jej, kurczę, całkiem spoko. Jednak najpierw chciałbym jeszcze, zanim pójdziemy... Poczekaj, ty tam... Aha, no dobra, wejdź sobie tam, poczekaj na mnie. Ja tu jeszcze się przyjrzę tym gościom, może z kimś jeszcze można porozmawiać. Skelligijczyk, Arnwald. Ale on nie chce z nami rozmawiać, okej. Okay. Co wypadki? Co to znaczy, że Skellige czekają ciężkie czasy? Mów, że jaśniej. Serce było zdeformowane. To zawsze zły znak. A czy dla mnie też? Słyszysz? Co będzie ze mną? Nie lękaj się, panie. Na pewno nie dam ci zginąć. Musisz tylko postępować wedle moich wskazówek. Przedstawiam wam Geralta z Rivii. Geralt to Udalryk, jarl klanu Brockfar ze Spikerok i jego doradca Hjord. Biały wilku. Witajcie. No proszę, możemy się zapytać tego wróża, co czeka nas z Yennefer. Zobaczmy. Pozwolisz, Yen, że zapytam o nasze sprawy. Co nas czeka w przyszłości?
Gdy znajdziecie osobę, której szukacie, ona umrze. Czyli nie spotkam bogatego i przystojnego bruneta? Będziesz musiał mi wystarczyć, Geralt. W twoim głosie wyczuwam drwinę, pani. Ale moje wróżby nie kłamią. Muszę przyznać, że nie do końca wierzę we wróżby. To, czy się wierzy, czy nie, nie ma znaczenia. Powiedz mu, co go czeka, to, co mówiłeś mnie. Twoje losy splatają się z losami Udalryka. Będziesz postępował w ciemność. Przed tobą ogień i cień. Słyszałeś, Geralt? Już wszystko jasne? He. A ta. Dziękuję za wróżbę. Teraz nie dowierzasz, ale jeszcze wspomnisz moje słowa. No dobra, w takim razie miło było was poznać, obywatele. Cieszę się, że was poznałem. Znieśmy toast i uczcimy pamięć króla Brana. A my cały czas trzymamy się uparcie tego, że pić nie będziemy. Dziękuję za propozycję, Udalryku. Ale dziś muszę zachować trzeźwą głowę. Czekają mnie ważne rozmowy. Foch. Dziwny człowiek. Słyszałam, że jest bardzo chory. Dzisiaj trzymał się wyjątkowo dobrze. Nowy wpis w postaci. Poczekaj, Yennefer, no tam jeszcze nigdzie nie uciekaj. Jeszcze się tutaj przyjrzymy, może można faktycznie z kimś jeszcze zamienić dwa słowa. Kłanka Frey, jeszcze tutaj w środek by można było wejść. No? Jak się mają sprawy na Faro? Jak zawsze. Leje i pizdzi. Tu masz, od ciebie bije. A co tu kryć? Faroe to skała porośnięta sosnami, ale nam więcej nie trzeba. Sosną się nie najecie. Ale zrobimy z niej draka, a wtedy zjemy to, co wyhodowali inni. Po tym, jak zabierzemy ich złoto, porwiemy ich kobiety i puścimy z dymem ich chałupy. Tak żyje klan Dimu. Bywa. Czyli Holger. Bojownik typowy. Lugos Sine. No, nie chcę z nami rozmawiać. Tutaj wdowa, oni sobie płaczą oczywiście. Drogodar, okej. Okay. Na kapłankę Frey oddać? A pewna jesteś, że ona miła bogini? Bardowie, no dobra. Pójdźmy teraz w stronę tego, gdzie Yennefer chce z nami porozmawiać. Za zamkniętymi drzwiami. Tu wszystkich poznaliśmy, tych bardziej wartościowych. Dobra, w takim razie wejdźmy. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałeś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Czyli generalnie wbijamy tam bez jego wiedzy i chyba chłopak się wpieni. A mam tutaj zadanie, żeby wygrać od niego jakąś kartę. No dobra, w takim razie co powinniśmy? Powinniśmy iść, czy powinniśmy ją tutaj raczej lekko spróbować odwieść od jej niecnego planu? Nie powinniśmy włamywać się do pracowni Myszowora. Gdybym nie znała cię lepiej, powiedziałabym, że stałeś się drobnomieszczański. Ale ja wiem, że po prostu lubisz marudzić. Po co tam idziemy? Po pewien przedmiot. Maskę Uroborosa. Będzie nam potrzebna, więc musimy ją ukraść. Co? No jasne. Chodźmy, Geralt. Myślę, że Myszowór może strzelić focha, jak nas tutaj złapie przy tym. Ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Skoro już tu jestem, to nie omieszkam sobie posprawdzać tego, co oni trzymają ciekawego, kurczę, tutaj w tych swoich skrzyneczkach, ewentualnie tych regałach, książeczki. Woda. Możemy sobie zgasić. Yennefer, poczekaj na mnie, bo przewidzi, że się motam, gubię i kręcę w kółko. Uja, tutaj znowu to na rzecz do znalezienia, ale oczywiście wszystko łyka. A teraz masę miejsca w ekwipunku. Wszystko może się kiedyś przydać. Jajeczko na przykład. Ewent-
ewentualnie wódeczka, wiadomo. Słyszę jakieś kroki. Strażnicy, schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dzień dzień, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. A, tam coś mogło zajść? Jakieś miejsce miało zajście? Czy tam gdzieś zajście miało miejsce? No, trudno wiedzieć, co tam się za tym gobelinem odbyło. Było blisko. Nie było to pokazane, twórcy zrezygnowali z tego elementu. A szkoda, Yennefer. Yennefer. Suszone owoce, ogólnie kurczę, skończyły mi się będzie to pierożki. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po gzymsie. Czyli taki troszeczkę element Assassin's Creed mi się tutaj zaczyna pomału coś kojarzyć. Dobra, jeszcze zanim tam pójdziemy, oczywiście wszystko tutaj pozbieram. Czy te drzwi są może otwarte w ogóle? Nie, to by było śmieszne jakby tego... Ale w sumie nikt nie sprawdził. Dobra, Yennefer, gdzie ty chcesz iść na jakiś gzyms znowuż? Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. Tamta jak sobie skoczyła w ogóle. No dobra, w takim razie do tego laboratorium myszowora. Chyba teraz będziemy mieli dosyć łatwy dostęp. Wystarczy przejść tylko przez te drzwi. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. No dobra, przyjrzyjmy się wszystkiemu po kolei. Moren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Niedźwiedź. Wygląda jak żywy. Wcale bym się nie zdziwił, jakby to była jakaś pułapka i to za chwilę się tu uaktywni. I będą jaja. Oby nie. To co? Jeleń. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. Okej. Ona tam się przygląda czemuś. Oczywiście Yennefer. No dobra, to jest jakaś miska. Uwaga. Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem myszowora. No proszę, tak sobie chłopak wymyślił. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Chyba niekoniecznie z tego, co widzę. Wszystko wydaje być się zbadane. Czyli trzeba z nią pewnie porozmawiać. Tak? A jednak nie. Aha, dobra. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je! Hej, czyli mamy tu jakąś halucynację, kurczę. Zbliżają się, są wszędzie. Kurczę. Prawdopodobnie tu chodzi o to, że kurczę, coś żeśmy się skaleczyli o coś, to też wywołało jakieś haluny.
czarny niedźwiedź. Jeszcze nie pan. Taki w ogóle konkretny dźwięk jest, jak ona mówi. Zdychaj. Dobra. Jeszcze ktoś, jeszcze jeden. Okej. Okay. Ciekaw jestem, co się, że tak powiem, dzieje pod naszym tutaj wpływem. O, coś się dzieje, uwaga. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. No właśnie. Ciekawe, jak wyglądaliśmy. Pewnie zabawnie się należy spodziewać. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Wejdźmy do środka, Geralt. Kurczę, co ja wszystko tutaj powycinałem? No faktycznie, kurczę, wszystko powycinane. Wygląda jak żywy. He. No faktycznie, wyglądał przed chwilą jak żywy. Teraz niekoniecznie. Co mamy tutaj? Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Cuda zerkani. Złamane grabie sobie myszowór trzyma na wszelki wypadek. Oto i pracownia naszego druida. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Maska Uroborosa musi gdzieś tu... Pismo z pieczęcią myszowora. Do druidów. Korespondencja myszowora, bracia druidzi. Uprzedzam was, że na Erdskellig pojawiła się czarodziejka. Nazywa się Yennefer i pochodzi z Wengenbergu. Wiem, że jesteście odporni na kobiece wdzięki i nie pozwalacie na to, żeby waszym rozumem zawładnęła sukienka. Przestrzegam jednak przed tym, żeby nikogo nie zwiodła jej inteligencja i ogłada. Wiem, kim jest pani Yennefer. Nie wiem natomiast, jaki jest prawdziwy cel jej przybycia na Skellige. Nie widzę sensu, aby zadawać to pytanie wprost, bowiem Yennefer znana jest ze swojego sprytu i elokwencji. Niezwykła mówić to, co myśli, a jedynie to, co chce powiedzieć. Należy pamiętać, że nie jest to czarodziejka pośrednia. To osoba, z którą liczyli się władcy północy, a ostatnio współpracuje z nią sam cesarz. Obyta na dworach całego świata, posiadająca umiejętności manipulacyjne, jakich pozazdrościłby jej nie jeden wytrawny dyplomata. Pani Yennefer niezdrowo interesuje się miejscem kataklizmu, które usiłujemy zbadać. Nie wyraziłem na to zgody, ale ostrzegam, żebyście mieli oczy i uszy otwarte. Czarodziejka z Wengenbergu jest upartą i skuteczną manipulatorką. Wiem, że w przyszłości drogi jej i Kracha Ancrete przecięły się. Podejrzewam, że będzie chciała wykorzystać tę znajomość do własnych celów. Jakie one są? O tym postaram się przekonać. Kiedy już do tego dojdzie, powiadomię was oddzielnym pismem. Niech moc będzie z wami, bracia. Podpisano myszowór. Okej, okay. Czyli znaleźliśmy jakąś cudowne korespondencję. Cudowne światło sektoidów, rośliny rytualne. O proszę, fabularyzowana biografia Raymonda Marlowa. Fajka. Widzę, że myszowór sprowadza sobie prawdziwy tytoń. Czyli jara. Skelijskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze wierzą, że upiory pływają na drakarze z trupich paznokci. Krasnoludzki trójniak. Lubi też rozrywkę. Trup z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Okej, czyli tutaj mamy jakieś książki, chłopak sobie czyta. No, myszowór. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Okej, tu jakiś konik. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. O, jest podpis. Dla wujka myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. No proszę. Białe zimno. Okej. Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. Dobra, jeszcze się rozejrzymy. Tu pewnie ten kielich faktycznie będzie pasował. Oglądam się po laboratorium. Jednak najpierw jeszcze chciałbym zobaczyć wszystko to, co jest... Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały.
Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? Dobra. Nie było tematu. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Czaszka dziecka? Czaszka dziecka. Tu mamy jakąś mapę. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Tu jakiś kij? O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Kij. Różdżka. No dobra, co tu? Szyszka. Wielkiej szyszki się tu nie spodziewałem. To żeński owoc. Szyszka. Okej, czyli to by było chyba wszystko tutaj z tych rzeczy, które mogliśmy podnieść i zbadać. A tymczasem weźmiemy sobie, zakończymy ten odcineczek. Dotarliśmy do pracowni myszowora. Troszeczkę tutaj pobadaliśmy. Tutaj jest jakieś przejście, my to wiemy. Widzimy to naszym zmysłem. Tylko tyle, że trzeba tutaj coś włożyć w ten posąg. Ale do tego wszystkiego dojdziemy sobie w następnym odcinku. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas i do wkrótce. Na razie, cześć.